Także proszę Państwa, dzisiaj mamy 20 stycznia. To też jest jakiś tam przypadek 2015 roku. Także proszę Państwa, nasze radio Tok FM Eurokoncita Extra nadaje w dzień i w nocy. Państwo zobaczą, jesteśmy tutaj teraz przy trasie łazienkowskiej, ale to wieczór dzisiaj jest niecodzienny, bo jesteśmy wszyscy razem, proszę Państwa, akurat u metodystów było teraz takie spotkanie ekumeniczne, jutro u baptystów zapraszam. Proszę Państwa, już tędy żeśmy szli, ale będziemy szły jeszcze raz. Dlaczego? Dlatego, że właściwie to myślę sobie, że ta tęcza bardzo pozytywna jest w sensie tych spotkań ekumenicznych, proszę Państwa, tęcza. Może nie samo to kino Luna, bo tu kłamią wszyscy, miało go już nie być, a znowu jest. Gromadźmy się, spotykajmy się z takimi ludźmi, którzy wierzą w Boga. To wtedy jest to na plus dla Was. Ja wiem, że tutaj nie było Świadków Jehowy, bo nie są ekumeniczni, ale byli ludzie wierzący. Także Państwo zobaczą. Także proszę Państwa, idziemy tutaj takim przejściem bardzo tajemniczym. Rzadko tutaj ludzie chodzą, no bo tu jest pusto, nudno, nic się nie dzieje. Marszałkowska jest to, no, jakby nie było, ale nic się nie dzieje. Państwo zobaczą Kościół Zbawiciela, Plac Zbawiciela i tęcza. Także proszę Państwa, Radio Tok FM Eurokoncita Extra pokazuje akurat w tym momencie kino Luna, które tutaj mieści się przy Placu Zbawiciela. Wszędzie, proszę Państwa, roje całe są żebraków katolickich. I teraz też za nami tutaj są tacy żebracy w starej wieży, starego tramwaju, starego papieża. Zaraz ich pokażemy, Państwo zobaczą. No, że tu jest to kino Luna. No, a to za to. Trzeba 5 po 7 osób, tak? Wyznawcy papieży. Także Państwo zobaczą, stara wiara, stara Europa, stary papież. I wszyscy są sługami diabła. Także proszę Państwa, sługami diabła, bo oni kłamią. Tutaj mówili, że kino Luna już nie będzie istniało. Byłam tam na 49. rocznicy, że już miało go nie być. A znowu jest kino Luna i nawet tutaj Agnieszka miała, proszę Państwa, ta nasza reżyserka, co jest, proszę Państwa, Żydóweczką i zrezygnowała z Polski, że powiedziała, że ona tu w Polsce, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą nie będzie chciała żyć. No czy tu w Warszawie, czy tam w Krakowie, bo przecież nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok, ani w Poznaniu, że nie jesteśmy ani w Gdańsku, ani w Krakowie. Są takie dziadóweczki, które też tutaj u metodystów, jak byliśmy, zawracają gitarę, zawracają głowę. Także nie dajmy się żebrakom stadnym, proszę Państwa, licznym zwieść. Dlaczego? Dlatego, że tutaj rzeczywiście przyszło się tylko nażreć, a ja potrafię bronić religię, kościoły, potrafię bronić. No bo wiecie Państwo, że Świadkowie Jehowy tak naprawdę to są nieekumeniczni i nie było świadków. Tutaj cały ten kościół katolicki jest na Placu Zbawiciela, no ale główne dzisiaj celebracje, główne uroczystości ekumeniczne nie były w tym kościele po lewicy, tylko po prostu to, co się dzieje po prawicy. Zaraz jeszcze raz, bo właściwie stamtąd idę, ale myślę sobie, Boże, no na tę pamiątkę spotkania ekumenicznego trzeba troszeczkę tych metodystów nam uwiecznić, proszę Państwa. Tutaj, proszę Państwa, mamy te tęcze, prawda? No i zaraz po prawej stronie dosłownie jest kościół metodystów. On jest remontowany, ten budynek, proszę Państwa, w takiej zielonej siatce. No, także jeszcze raz popatrzmy się, Jesteśmy w naszym radiu. W naszym radiu jesteśmy Tok FM Eurokoncita Extra, Plac Zbawiciela. Poszła Marylka, proszę Państwa, i powiedziałam smacznego, smacznego, bo to ona się zawsze obławia, do tych siatek wkłada. I ta kobieta, która jest prawosławna wyjątkowo, bo tutaj też nie ma ludzi, nie było prawosławnych, ani Świadków Jehowy. No może tylko Baciuszka był z pomocnikiem. No taka, która jeździła 40 lat na pogotowie ratunkowym w okularach, mówi, że ta Maryla, jak się śmiała się z niej, jak ona się rozpycha. Proszę Państwa, także no metodyści są tutaj w tym budynku po samym środku, po prawej stronie jeszcze tęczy. Metodyści,
Oni w drugim wieku powstali, to tak tłumaczą nasi bracia, świadkowie Jehowy naszej ery. Także teraz ci metodyści są dosłownie za naszą tęczą. I tu odbyło się, taka modlitwa się odbyła, spotkanie ekumene. Proszę Państwa, spotkanie ekumeniczne. To nie jest klasztor, to jest może kościół taki raczej, może nie kaplica, kościół metodystów w dniach ostatnich. No bo tutaj Warszawa jest na 95% katolicka, to zaraz u nich tylko w uszach brzmi kościół, kaplica, kaplica kościół, prawda? I że papież, i że Maryja. A tutaj no na pewno Maryja to nie, na pewno papież to nie, no bo ci, którzy tak najbardziej byli agresywni, to oni na te tęcze się rzucali, palili. No, przecież nie bezpośrednio Kościół katolicki sam się do tego nie przyzna, ale jakieś takie pijaki. No, także proszę Państwa, teraz kościoły popalili, kilkadziesiąt kościołów, poniszczyli. Arabowie, no, tak mówią teraz, kolejni, tak, kolejni niewinni. A natomiast jednym tym winnym jest ten gruby Stasiek, psychiczny. No i dzisiaj ten nasz facet, jak to mówią, kartofel, bardzo miły człowiek, proszę Państwa, powiedział, że przez niego do IPN-u zrobili kartki i na obiad, i na wszystko, no bo jak on wyzwał od K, te, które tam urzędują w IPN-ie, od kurę podróży, no to przecież, proszę Państwa, to nie ma w ogóle smaku, nawet żeby wierzący, niewierzący, ateista, ktokolwiek tak mówił. Nie wolno mówić. Także ten Stasiek psychiczny się spóźnił dzisiaj na te kanapki i tak z zazdrością, z żałością wręcz nawet patrzył się, że ludzie mu te kanapki pozjadali, no bo ta Zofia Maciąg powiedziała, że tylko na herbatkę. No a tutaj ta ulica, proszę Państwa, Mokotowska, no i Teatr Współczesny w Warszawie. Widzą Państwo, że jest to ta ulica cała Mokotowska, to jest bardzo spokojna ulica. No, tylko że ten naród jest niespokojny, katolicki. Polska, katolicka, Polska, a no i tu pełno żebraków leżą, siedzą. No różnie, raczej nawet nie stoją. Także widzą Państwo, tutaj ciekawostki na Placu Zbawiciela. Metodyści jeszcze raz pokazujemy, bo już jutro będziemy u baptystów zapraszamy. Czyli, że jesteśmy, proszę Państwa, tutaj na Placu Zbawiciela i nadaje nasze radio TOK FM Euro Conchita Extra. Cały czas wszystko aktualne, cały czas jesteśmy w Warszawie, cały czas jesteśmy na Mazowszu u katolików, u wyznawców papieża, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. Dużo rechodupców. Widzicie Państwo, jak to jest głupota w sercu złośników, to tak samo, proszę Państwa, ci, którzy są tymi rechodupcami, no to są najprymitywniejsi ludzie, żeby tak rechodupczeć całe życie, cały czas. Także rechodupki, rechodupki Warszawa, katolicka Polska. A także, proszę Państwa, prawosławnych nie ma, chociaż dwie osoby tutaj prawosławne były, proszę Państwa, u metodystów. No a tutaj karma się nam kłania. Jak rozmawiałam z tym Tadziem, proszę Państwa, z Magdalenki, on tak wspomniał o Marcie Dobosz i prosił, żeby przypadkiem tylko nie z Martą Dobosz, skandalistką, no bo ona by, Ave Maria, jak tam te mochorowe przyjdą, te katoliczki, ona by chciała Ave Maria zaśpiewać z gołą cipką. No ale wiecie Państwo, tylko pozwolił na to jej Legierski na Mińskiej 25. No i to wszystko wcale nie jest jakiś żart, że Marta Dobosz wystąpiłaby, proszę Państwa, z gołą cipką. Tutaj jest karma, tu jest karma. Myśmy tu występowały, Lasota już nie jest, bo jest na Litwie, ale ona jak była, proszę Państwa, tutaj reżyserowała kilka razy w karmie. Było bardzo miły wieczór, artystyczny, ma się rozumieć. Radio Conchita, Radio TOK FM Euro Conchita Extra w Polsce, a nad Wisłą. Polska nad Wisłą, Warszawa katolicka jest zawsze pod Bałtykiem. Wiecie Państwo, jak zlokalizować, i to bezpośrednio pod Bałtykiem. No, Warszawa jest pomiędzy, proszę Państwa, Gdańskiem a Krakowem. Także my nie jesteśmy ani w Krakowie, ani w Gdańsku, ani w Poznaniu, ani w Angloameryce. Białystok, że my nie jesteśmy. No, jesteśmy w rechodupkach. Kiedyś jak bywałam częściej w Angloameryce, Białystok, no bo tam te spotkania kulturalne właśnie, to zawsze pełno kanapeczek, pełno ciasteczek, pełno sera, sernik, wino, proszę Państwa, w Pałacu Branickich na przykład. No to były
wielkie spotkania. A tutaj w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, to co? Nic takiego. Nie ma żadnych atrakcji. Dlatego dziękujmy Panu Bogu, że jeszcze to spotkanie tutaj u tych metodystów się odbyło na tym placu. Na tym placu w Warszawie. A dzisiaj mamy już 20 stycznia 2014. 15. Kaszlą. Wyznawcy papieża oczywiście, no bo prawosławnej ani jednej osoby dzisiaj nie było 20 stycznia 2015.